Witam serdecznie, kochani. Szykujemy się do drugiego dnia zawodów. Mamy tutaj już przygotowania, sypiemy linie. Dzisiaj, kochani, rozpoczynamy rano. Wczoraj rozpoczynała grupa starsza, dzisiaj rozpoczyna grupa młodsza. Witam Was serdecznie z Bemowa, z deszczowego Bemowa, ale kochani, przejaśnia się tam, także jesteśmy bardzo dobrej myśli. Jak widzicie na zegarze, 8:49, kochani, około 9:00 rozpoczną się tutaj jakieś mocniejsze ruchy. Natomiast my w tym momencie chronimy się troszeczkę w szatni. Tutaj korzystając z dobrodziejstw i z temperatury. Zobaczcie, kochani, zbierają się już pomalutku zawodnicy, zawodniczki. Siedzi tutaj nasz Kusy, Kudeł tam, słuchajcie, z Naśką operują przy stole. A ja mam tutaj, kochani, dla Was niespodziankę. Mamy drużynę Dubler z Opola Lubelskiego. Witamy serdecznie. Dzień dobry, panie trenerze. Piąteczka, ciach. Drugi pan trener, ciach. Dziewczyny, dawać pięć. Słuchajcie, która ogląda kanał? Przyznać się. Super, strasznie się cieszę. Pozdrawiam Was serdecznie. Miałem okazję, zanim odpaliłem kamerę, troszkę porozmawiać z naszymi dziewczynkami. Odejdę tak, żebym widział Was wszystkich, dobrze? Słuchajcie, no dziewczynki zdecydowanie wygrywają grupę. Gratulujemy, trenerze. Także po trzech zwycięstwach, tak? Wczoraj. Po trzech zwycięstwach wczoraj, także robi to wrażenie, dlatego że my też wygrywamy grupę, ale muszę Wam powiedzieć, że my po jednym zwycięstwie i dwóch remisach mieliśmy bardzo taką mocną grupę. W naszej grupie mieliśmy ubiegłorocznego zwycięzcę, także z Prudnikiem wyciągaliśmy mecz 0-2 na 2-2, bardzo trudny mecz, ale brawo dla chłopaków za charakter. Jak wiecie, jesteśmy Kusy Bolesławiec, także reprezentujemy Dolnośląskie, także pobawiliśmy się, pograliśmy fajną piłę. Natomiast ja bym chciał, żebyście troszeczkę popozdrawiali swoich bliskich, znajomych. Macie tutaj około 200 km plus minus, jedni więcej, drudzy mniej, prawda? To jest uczniowski klub sportowy, czyli UKS. Reprezentantki województwa dolnośląskiego. Lubelskiego, przepraszam. Jeszcze powiem jedną rzecz, kochani, bo dziewczynki są takie mocno wyrośnięte, ale to przedstawiciele młodszego rocznika, tak? Czyli 2004 i młodsze. Która jest najmłodsza? Kto jest najmłodszy? Kto jest 2,5? Tu macie 2,5 dziewczynki. No to super, to w takim razie Wy jeszcze za rok będziecie mogli bawić się w tej samej imprezie, czego Wam jak najbardziej życzymy. Życzymy Wam również jeszcze jednej rzeczy, kochani, abyście pograli na Torwarze, jak to tak fajnie idzie. Tam jest jeszcze 40 minut przed Wami, trzeba dwa mecze dzisiaj wygrać i wtedy przed Wami coś wspaniałego. Natomiast mimo wszystko składam Wam wielkie gratulacje. Osiągnęliście nieprawdopodobny sukces, kochani. Znaleźć się wśród 8 najlepszych drużyn w Polsce jest to wielkie wydarzenie. Także jeszcze raz Wam gratuluję. A teraz mamy króciutką prośbę. Jak możecie imię i jak chcecie kogoś pozdrowić, to pozdrawiacie. Dobra? Mamy taką tradycję na kanale, także widzowie, wystarczy imię i kogo nie chcemy, tak? Kto odważny, kto pierwszy? Kapitan. Kapitan. Dobra. Kapitan jak ma na imię? Milena Kazanowska. Milena. Dawaj, Milenko, piątkę. Nie trzeba nazwiska. Milenka jest z nami. Milenka, kogo pozdrawia? Całą rodzinę, może całą Polskę pozdrawiam. Super. Świetnie, Milena. Wspaniałe pozdrowienia. Ja się dokładam do Ciebie. Czy ktoś jeszcze chce pozdrawiać? Paulina. Witaj, Paulinko. Całą rodzinę i Lubelskie. Świetnie. Paulinko, dawaj piątkę. Muszę Ci powiedzieć, że do tego imienia mam wielki sentyment, dlatego że Paulina to moja mama, a Paula w skrócie od Paulina to z kolei moja córka, która no nie jest z nami, jest w Londynie, świetnie się uczą. One w tą stronę poszły, także przy okazji serdecznie pozdrawiamy. Jeszcze ktoś chce pozdrawiać? Można, ja bym chciał pozdrowić naszego sponsora, firmę. Super. Agro. Z Zamościa państwa Kuczyńskich. Tak, super. Stanowimy taki dublet. Dublet Opola Lubelskiego składa się z Opola Lubelskiego i z Zamościa. Włączyliśmy siły. Od super. Dwóch miesięcy trenujemy razem i każde zwycięstwo jest dla nas wielkim sukcesem. Super, to ja Wam gratuluję jeszcze raz, również gratuluję sponsorowi. Świetna idea, kochani. Dziecięca piłka nożna to jest coś wspaniałego. Walczmy o to, żeby zapanowała aktywność, nie z padami w rękach. Aczkolwiek po treningu można parę minut pograć w FIFA, ale parę minut nieodwrotnie. Nie żeby to FIFA była na pierwszym, a potem ta realna piłka. Także mamy jeszcze od drugiego trenera dwa słowa. Ja bym chciał pozdrowić dyrektora naszego zespołu szkół nr 2, pana Kramka. Trzyma za nas kciuki. Super. Przy okazji burmistrza naszego, który nas wspiera finansowo. Super.
Także kochani, ja się dokładam też mocno i dziękuję wam pięknie, dlatego że takie idee trzeba szanować. Dziewczynki, dawać piątkę. Jeszcze raz życzę powodzenia, świetnej zabawy. Zapraszam was na kanał. Bądźcie z nami, kochani. Jak możecie, już pokażcie. UKS Dubler Opole Lubelskie. Rozumiem, że Dubler to jest nazwa, trenerze, od tego roku jako połączone siły, tak? Nie, Dubler już istnieje kilka lat. Dubler istnieje kilka lat, rozumiem. No nie znam historii waszego regionu, dlatego że zobaczcie, piękne dresy, super dziewczynki. My także. Współpracujemy już od kilku lat, a teraz już zawiązaliśmy współpracę taką. No to super. Na tym to polega, kochani. Uczcie się. Ja Bolesławiec dobrze znam, bo ja z Jeleniej Góry pochodzę. No proszę, my do Jeleniej Góry mamy, kochany przyjacielu, 50 kilometrów, a w Jeleniej Górze właśnie wywalczyliśmy nasz awans. No. Natomiast posłuchajcie, kochani, mimo wszystko pamiętajcie, ja jestem poza podziałami i w dziecięcej piłce, i w dorosłej. My potrafimy być jednego dnia na meczu Wisły Kraków, a drugiego na meczu Krakowi Kraków. Staramy się być jakby poza podziałami, także życzymy wam wiele sukcesów, żeby wygrał lepszy. Natomiast pamiętajcie, że waszymi przeciwniczkami dzisiaj w ćwierćfinale będą dziewczynki z naszego województwa dolnośląskiego, także, które też przeszły fajną drogę. Tam zdaje się są dziewczynki od was. Także życzę i wam, i im powodzenia, i w myśli idei niech wygra lepszy. Bawcie się świetnie, dobra? Pamiętajcie, dziękuję, że bardzo. Przede wszystkim to zabawa. Dziękujemy bardzo. Jeszcze raz, do zobaczenia. Trzymajcie się, pa dziewczynki, dawać ciach. Brawo, wiem. Ciach. Brawo, wiem. Ciach. Super. Super. Ale te brawa to dla was, kochani. Naprawdę wam się należą. Dzisiaj nie macie najlepszej pogody, ale nastroje są, kochani, także powodzenia. Do zobaczenia. Kochani, moimi gośćmi na kanale były dziewczynki z UKS. Wspaniałe, uśmiechnięte, fajne, słuchajcie, dziewczęta, które na co dzień oglądają nasz kanał, także jeszcze raz wam dziękuję, trzymajcie się. A to wszystko drugiego dnia naszej relacji z zawodów z Bemowa. Zobaczcie, przyjeżdżają kolejni zawodnicy, przyjeżdżają kolejni autokarzy i tak to będzie się odbywać, kochani, cały czas. To znaczy dzisiaj w rannych godzinach gra grupa młodsza. Witamy serdecznie. Jutro, znaczy przepraszam, po południu grupa starsza, czyli jakby mamy odwrotność. Wczoraj było odwrotnie, wczoraj najpierw to grupa starsza grała, my graliśmy po południu. Natomiast dzisiaj, kochani, drugi kluczowy dzień zawodów. Dzisiaj rozstrzygną się miejsca o 16-9, natomiast miejsca 1-8 nie rozstrzygną się dzisiaj. Dzisiaj rozstrzygną się do trzeciego miejsca włącznie, dlatego że finał będziemy rozgrywać, kochani, na Torwarze. Tam 8 najlepszych zespołów tych zmagań, tych zawodów będzie przy komentarzu Dariusza Szpakowskiego. Przynajmniej nikt mi nie wiadomo, żeby miało go nie być, natomiast tak było w zeszłym roku, dlatego śmiem twierdzić, że będzie bardzo podobnie. Przy ich komentarzu będziemy mieć, kochani, finał. Finał, w którym będziemy oglądać kawał dobrego futbolu, dlatego że poziom, jaki tutaj nam zafundowali, kochani, cześć, witajcie. Oglądasz kanał? To dawaj piątkę, jak masz na imię? Kuba. Kuba, a skąd jesteś? Z Łodzi. Kuba z Łodzi, dawaj piąteczkę, Kuba. Wiem, że cię zaskoczyłem. Kubuś, powiedz, w jakim klubie trenujesz na co dzień? Orlik 26 Łódź. Rozumiem, ale jesteście mistrzami województwa łódzkiego. No tak. A jak wczoraj poszło, powiedz, Kubuś? No, przegraliśmy. Nie udało się, czyli gracie dzisiaj o miejsca 16-8. Tak. To powiem ci na pocieszenie, Kubusiu, że my w zeszłym roku tak żeśmy w grupie nic nie wygrali, ale potem na drugi dzień sprężyliśmy się i wszystkie pozostałe mecze udało nam się wygrać. Zajęliśmy łącznie 10 miejsce i tego ci życzymy, Kubusiu. Pozdrawiasz kogoś? Dawaj piątkę, Kubuś zaskoczony, leć szybciutko do drużyny. W każdym razie takich, kochani, aktów sympatii jak od Kubusia mamy tutaj naprawdę wiele, mnóstwo wspaniałych ludzi. O, macie znowu dziewczynki, mnie macie w kamerze, witam serdecznie. Tutaj właśnie, kochani, dziewczynki z naszego Dolnego Śląska, przyszłe rywalki naszych dziewczynek z Lubelskiego. Także no, dzieje się dzisiaj naprawdę wiele. Trenerze z Łodzi, tak?
Tak, muszę komend. Rozumiem. Chłopaki, muszę wam powiedzieć jedną rzecz. Myśmy w zeszłym roku zajęli 10 miejsce. Nie poszło nam pierwszego dnia. Właściwie przegraliśmy wszystkie mecze w grupie, ale drugiego żeśmy się bardzo mocno sprężyli. Złupaliśmy wszystko, co było do złupania i z 10 miejscem wróciliśmy do... ostatni mecz chyba przegraliśmy, ale z 10 miejscem wróciliśmy do domu, także tego wam życzymy. Dzisiaj głowa do góry, wczoraj nie poszło, dzisiaj jest nowy dzień. Powodzenia, trzymajcie się. To oczywiście, że tak, Kuba wam powie, jak nas znaleźć, nie? Do zobaczenia, powodzenia. Kochani, następne autokary przyjeżdżają, zobaczcie. Mamy kolejnych zawodników, kochani, także i tak będzie dzisiaj non-stop. Około 650 dzieci, czyli kochani 64 zespoły w dwóch kategoriach wiekowych. Dziewczynki starsze, dziewczynki młodsze. O, tu już chyba będziemy mieć dziewczynki starsze, kochani, oraz dziewczynki młodsze, chłopcy starsi, dziewczynki. Chłopcy starsi, chłopcy młodsi, dziewczynki starsze, dziewczynki młodsze w roczniku 2002 i młodsze oraz w 2004 i młodsze. Także dużo sportu, dzisiaj święto piłki nożnej. Siema, cześć załoga, witajcie. Cześć. Witamy serdecznie. Mamy, kochani, co prawda pogodę, z jednego się bardzo cieszymy, przestało padać. Jest wiecznie na Bemowie, dmucha dosyć mocno, kochani, no ale przypominam, mamy jesień. Dzisiaj jest, kochany, połowa października, także w tym momencie upały, ciepło i tak dalej już przed nami, dopiero są pierwsze za nami, drugie dopiero przed nami za rok, także w tym momencie, kochani, no oby tylko nie padało, oby dało w fajnych warunkach rozegrać ten turniej dla naszych zawodników. Także ja jeszcze raz tylko króciutko w tym materiale pokażę. Witamy serdecznie, pozdrawiamy. Słuchajcie, wiele aktów sympatii, wiele wspaniałych ludzi, kochani, zakochanych w dziecięcej piłce nożnej. Pozdrowienia, powodzenia, powodzenia wam życzymy. Tak, myszko? Zaraz przyjdzie, poszła do sklepu. Siadaj na krzesełko, tatuś do ciebie już zaraz przychodzi. Siadaj, filmuj kudelka. Mamcia poszła do sklepu, Nusia przyjrzy się kudełkowi. Powodzenia, bawcie się dobrze. Także, kochani, no... Pozdrawiam YouTube'a! No, pozdrawiamy serdecznie też, kochani. Skąd jesteście? A, Słupsk! Nie. Biskupiec, czyli województwo? Warmińsko-Mazurskie. Serdecznie gratulujemy pobytu w Warszawie, awansu. A jak poszło wczoraj? Trzecie, no to takie trzecie to troszeczkę zabrakło. Słuchajcie, na pocieszenie wam powiem, my w zeszłym roku, bo tak się złożyło, że z Kusym Bolesławiec, Dolnośląskie, jesteśmy drugi raz rzędu i w zeszłym roku, panie trenerze, w grupie dostaliśmy właściwie trzy razy baty, także z ostatniego miejsca w grupie wystartowaliśmy na drugi dzień o te miejsca 16-9 i muszę wam powiedzieć, kochani, że chłopcy mocno się spieli i na drugi dzień laliśmy wszystko po drodze, jak szło, doszliśmy do meczu o 9-10. Tamten wygrany mecz przegraliśmy, ale już szczegółów wam nie podam. W każdym razie chłopaki fajnie się podnieśli i tego wam życzymy, dobra? Także zapominamy o dniu wczorajszym. W tym roku graliśmy w finale na Narodowym. Na tym barku. No tak, to taka piłka jest przewrotna. Słuchajcie, no myśmy z grupy wyeliminowali u nas mistrza z zeszłej edycji, Prudnik, także po mocnym remisie 2-2, kochani, prowadzili 2-0, natomiast chłopcy pokazali charakter, wyprowadziliśmy mecz. Życzę wam powodzenia. Wypadek, same słupki, poprzeczki. No tak, tak mieliśmy dokładnie w zeszłym roku, czyli widzę, że limit szczęścia przeszedł na nas, uciekł od was. Oni dwie. No widzicie, no tak to funkcjonuje. Także powodzenia, trzymajcie się, dobrej zabawy wam dzisiaj życzę. Trzymajcie się. Tak jak widzicie, kochani, no są humory, jest zawsze też taki troszkę żal, jest troszkę taka, kochani, niesmak, no ale taka jest piłka nożna. Nie ma drużyny, która tylko wygrywa, nie ma drużyny, która tylko przegrywa. Zobaczcie, w tym barku na Narodowym grali w zeszłym roku. Dzisiaj będą grać o miejsca 16-10 w kolejnej świetnej, wspaniałej imprezie. W imprezie, którą, kochani, na zlecenie Ministerstwa Sportu prowadzi Szkolny Związek Sportowy. W tym momencie, kochani, patronat, sponsoring z Orlen PZU, pani premier, kancelaria premiera RP, bo o ten puchar tutaj gramy. Zagraj smyku na Orliku. Zobaczcie, już coraz więcej pojawia się zawodników, są już rozgrzewki. Tam widzę dziewczynki już, kochani, pierwsze ruchy. Co prawda jeszcze tam bez piłki, tu bez piłki, ale już wkręcamy się pomalutku na obroty. Za momencik jedna z większych imprez w Polsce wystartuje. Dzień drugi. Przypominam, dzisiaj kluczowe rozstrzygnięcia. Opozycje 16
29 oraz o to, kto zagra w wielkim finale. Tutaj jeszcze należy Wam się, kochani, wyjaśnienie odnośnie naszego Kusy Bolesławiec. Muszę Wam powiedzieć, kochani, nie słyszy mnie drużyna, nie chciałbym siać defetyzmu czy samozadowolenia u chłopców, natomiast, kochani, nikt z nas, absolutnie nikt z nas, chyba że trener, myślę, że chłopcy też, ale ja osobiście, kochani, jak najbardziej jestem usatysfakcjonowany tym, co chłopcy osiągnęli. Ja po doświadczeniach z zeszłego roku, kiedy naprawdę z mocną drużyną nie udało nam się wygrać jednego meczu w grupie, spodziewałem się, że ten rok będzie bardzo podobny. Natomiast chłopcy robią nieprawdopodobną historię. Awansują do pierwszej ósemki po jednej wygranej, dwóch remisach. Muszę Wam powiedzieć, kochani, że z chłopcami z rocznika 2-6, Bogutek jest 2-6, czyli 2 lata młodszy od obecnych rówieśników. Także muszę Wam powiedzieć, kochani, że jestem absolutnie szczęśliwy, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Wszystko ponad to biorę jako absolutny bonus. Tak jak mówiłem, nie jesteśmy faworytem tej imprezy, kochani. Myślę, że faworyci to tutaj są, kochani, jakby jeden w jeden z rocznika 2-4. Myślę, że to są duże miasta, duże aglomeracje. Tak jak wiedzieliście, kluby, które się połączyły, kochani, UKS-y, które swoje siły łączą na to, aby wystartować w takiej świetnej, prestiżowej imprezie. Natomiast no my, Bolesławiec, 50-tysięczne miasto, kochani, właściwie wszyscy chłopcy w naszej drużynie są z naszej szkoły, z ulicy Jana Pawła II. To jest, kochani, szkoła imieniem Kusocińskiego, stąd nazwa naszego klubu Kusy Bolesławiec. Także trzymamy kciuki, kochani, za nasz Kusy. Natomiast jeszcze raz Wam mówię, nie pompujemy żadnego balonika. Chłopcy osiągnęli naprawdę nieprawdopodobnie dużo. Kochani, pierwsza ósemka, ja przed turniejem brałbym ją absolutnie w ciemno. Natomiast, no wiadomo, w miarę jedzenia rośnie apetyt. Także, kochani, 9:05, nie wiem, o której pierwszy gwizdek będzie, natomiast ja się rozłączam, spotykamy się, my swoje mecze, wiem, że gramy 11:30, także jako zwycięzca grupy gramy z drugim miejscem, z chłopcami z Ożarowa, zdaje się, że to jest mistrz województwa świętokrzyskiego. Serdecznie pozdrawiamy, do zobaczenia, trzymajcie się, pa!